Pawełku, jesteś? No co, startujemy? Tak, jestem. To jakbyś gdzieś tam miał po drodze CPN, to zatrzymamy się, tak? Ktoś się zaczyna. Robert, w garażu masz, jak masz ulepszony. Ja nie mam, nie. No dobra, ruszamy. Ruszamy. Dawaj, Borex. Skręć w prawo. Poczekajcie chwilę. Skręć w prawo. Ustany. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Trzeba będzie tak cyklicznie sobie powtarzać, nie? Jakiś tam kluczba. I pewnie. Nieważne. Dobra, tu jest stacyjka. Tak, odlejemy się ewentualnie. No, to wszystko co potrzebują tankujemy i ruszamy. Włączone kolizje kubeku są? Mhm. Także można napierdolić. Dobra, okej. To tankuję, to tankuję, tu jadę, tu na tempo stój. No ja też, ja mam pół zbiornika zawsze. Na połowie zbiornika to ja cztery takie mogę zrobić. Słyszeliście o tej broni, którą Niemcy przekazali ten ponoć Ukrainie, zapośmiało? Jeszcze z grawerunkami wrony? No bo na razie w drugiej wojnie, bo już tak Cyklon B powinni im dać. No dobra. Dawać gazu, panowie, nie żałować paliwa. Nie, ja tu muszę, kurde, zdam swoje miejsce w szyku. Przed prezesa, ani na krok. Oj, ten mój pafik jak warczy, kurde. No karcie trochę, ale daj radę. Znowu jesteśmy na spiętrzeni. No my tu z panem 60 idzie. Tak, właśnie. To jest pewnie ciasno.
traktów? A co z nim chcesz zrobić? Nie, Kuba, chodziło mi o tą wykanę, tą na Facebooku. To jest to. A, no. Kurde, no. Halo, Robercji, czemu stanąłeś? Nie będę mówił głośno, czemu, dobra. Mogę Robert popatrzeć tam, ten, ale słowo nie będę tego zżynał z innych firm, tylko po prostu tam mniej więcej co oni tam napisali. Takie coś podobnego mogę zaproponować. Nie, no z tekstem to się wymyśli, nie ma problemu, tylko tu chodzi o to, żeby jakoś tak ładnie graficznie coś zrobić, nie? Ładnie żeś mnie zepchał, ty, dzięki. Jak cię zepchał? No kurwa, zobacz gdzie jestem. No nie ma kolizji, dawaj. Nie ma kolizji, no ale no kurde, no. Patrz w lusterka. Matko i córko, łokie, o jakie krzywe lusterko przebiegł. To mówię, ostatni będę pierwszy. No dobra, no to zaczynamy jechać. I tutaj zjazdem w prawo. Trzymaj się prawej strony. To 90 tutaj jest rzeczywiście wolniej. Czekajcie trochę, to tutaj teraz jest rozjazd. No tak, ale to też wiesz tak nie za bardzo możemy sobie wiesz na zderzakach siedzieć, nie? Tak minimum za 400 metrów każdy by miał, ale nie wiem jak wygląda. Ja przynajmniej mi się wiem, że nie mogę się wczytać, a wy możecie. No tak, to jest odrem. Przemek, nas tam widzisz, nie? I tutaj na prawo jedziemy. Tak, Robert, widzę was, ale ledwo słyszę. Nie wiem czemu. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Musisz sobie coś, Robert, zrobić z tym mikrofonem. Bliżej go. Zjedź w prawo. Gdzie mam sobie go w dupę wsadzić, kurwa? Już mam całkiem go przy ustach. To nie wiem. Ale głośno jesteś. No głośno. Ja muszę zobaczyć, może mi się w tym Discordzie wyciszył. Możliwe, bo ja ostatnio miałem aktualizację. To też nie wiem, właśnie go wyciszę. No, no. No jak usłyszę Przemek bardzo dobrze. No ja właśnie ledwo. No to muszę troszkę podciągnąć. No już się stańcie na chwilę. Ty zastanawiam, czy kurde nie tego. No dobra, to zjedziemy na pobocze w takim razie. Na czym się w Mareczku tu zastanawiasz? Czy cię nie przyciszyć troszkę, bo mnie opierdalasz? A. Łatwiej zniosę. Nie, to wiesz co, mam propozycję. To może ja się wcale nie będę odzywał, kurwa. Nie, ty musisz. Tak będzie najlepiej, mi się wydaje. Kurwa. Ktoś tą bandę musi trzymać w ryzach, kurde. Ale ty, Robert, cały czas na tych, na głośnikach jesteś? Cały czas, nie? Tak. I...
Ale teraz ci się w ogóle nie sprzęga. Andrzej, powiedz coś. Mówię. Patrz, nie sprzęga się. Zawsze z Andrzejem się nakładaliśmy, to było... Nie, no bo ja też siedzę na głośnikach. Znaczy, no może nie siedzę dosłownie na głośnikach, ale przed głośnikiem. Strach pomyśleć, co sąsiedzi, czy słyszę, że akurat jak mówicie między sobą, czy nie? No u mnie nie ma sąsiadów na górze, tak. Żeby hałasować. Ja nie mam sąsiadów na dole, co też mówię. No dobra, jedziemy. Dobra, jedziemy. Paweł, jedziemy. Pawełku, 85 na godzinę, tak żeby reszta mogła 90 do nadwrócić. Coś czuję, że tu się zaraz zaczną dziwne rzeczy dziać. Ciężarówka na lewym, coś dziwnie jedzie. A może nie. A może zaraz zechce skręcać. A mówiłem, kurwa, mi przed nosem dobrze. Nie, też ma to jedno. A my tutaj znowu w prawo mamy. Następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. I elegancko, ładnie poszło. Ciekawe, kiedy jeszcze z tego skusi na powiększenie tych slotów. No. No tak, słuchaj, Paweł. Jak coś, to działaj, nie? Jak masz jakiegoś pomysła. Ale ty będziesz wrzucał jakieś zdjęcia, jakieś tam, nie wiem, jakieś tak graficznie układał, czy nie? Nie, po prostu popatrzę na inne tam filmy, jak oni tam mają tam zrobione, to na przykładzie tylko wyślę tam przykładowo w informacjach na zrobię zrzut ekranu tych albo swoje zrzuty. Tam nie będę wstawiał jakieś tam grafiki i tak dalej, bo w tym nie jestem noga. Okej, dobrze. Jeżeli chodzi o ikonę na ikonę, to naszą planową. Czy tak przerabiać, czy zostawiamy to tak jak mamy? Nie, ale nie, no według mnie ona jest fajna, oryginalna. Kto tam chcesz kombinować? Nikt takiej nie. Ewentualnie zrobić tak, takim jakimś danym szkicu, tak żeby była bardziej wysokowa. No. A nie, co ty? Tak jest dobrze. To jest moje zdanie. Każdy niech się wypowie, kurczę. Nie ma takiej, kurczę, przeglądasz. Znaczy nie, Misiek, firmowa logo może być, tylko... Uwaga na każdy w kasie nie ma awatara, albo nie ma. Zresztą ta kuna nawet w telewizji była. Nie, ona jest elegancka, mi się podoba, kurde. Weź sobie tam, Andrzeju, na ogólnym przewiń ten film o kunie, zobacz. No chyba, że widziałeś. Nie widziałem, to nie. Ale przewiń i zobacz, obejrzyj sobie, będziesz miał bekę. To nie praktyka. Wiadomo, jak ma taką możliwość. Tu
kurde, fajnie by było, żeby awatar i ten był na ciężarówce i na tym, i na czepie. Niestety, Kuba, trzeba posiedzieć trochę w blenderach takich programów, żeby to tak wymodelować. Tak, tak. Ale się Kuba wpierdzielił tym smrodem małym. No, ale przyspieszył, wiesz? Nie musiałem dzwonić, także okej. No i na razie dobrze idzie, fajnie. No, na razie. No to głównie przez Niemcy jedziemy, także powinno być ok. To był już przez Niemcy i miejmy to za sobą, tak? Nie no, czego? No nie, dobrze, dobrze. Nie, wiesz, w taką dużą grupę to się ciężko jeździ. To wyobraź sobie, Kuba, że jakieś jedno tak ZP, to jak robiły się konwoje, to nawet 40 graczy jechało w tym samym ciągu. Tak, tak, ja wiem o tym. Się patrzyło, kto ma lepszy pink na przodzie, kto ma słabszy, laguje na końcu. Nie, no jasne. Czy nie oszukujmy się, no w dużym konwoju trzeba umieć jechać, nie? Teraz... Co to było, ty? Co ci zrobił? Przejechał ci pod naczepą. O kurde, właśnie widziałem, aż mi naczepa podskoczyła. Bo to odwalają już. To mi się pamiętasz ten ostatni nasz konwój, nie? Jak tam ciężarówka przeze mnie przejechała normalnie. No. Po całości, Kuba. To cuda się działy. Na duży ruch z przodu uważać. Na lewy pas, panowie. Się wciskają, piszają. Tak, lewy skrajny najlepiej, bo tutaj będą wyskakiwać. A jak dopiero miniecie wszystko, dopiero do prawego. Dobra, zjeżdżamy. I tak będziesz musiał jechać na lewy. Nisiek. A czemu? No, prosto prowadzi. Kieruje. Wszyscy prosto jedziemy. Tak, tak, prosto jedziemy, tylko że prawym odchodzi, zaraz będzie deszcz, także spoko. Na tradycji musi stać się zadać. Dwoma naszymi niejeżdżącymi kolegami jeszcze mieliśmy się zająć. Tak, już rozmierzyliśmy, Marku, także ja im dzisiaj podziękuję. Muszę powiedzieć tam informację. A uwaga, pan zostawiłem.
Robert, jak mówisz, że najmłodszy, no może potrzebuje rodzicielskiej ręki. Jeszcze raz powtórz. Mówię, jak najmłodszy, to może potrzebuje ojcowskiej ręki. Wiesz, no, uczy się, no ale ma czas na coś. Przecież Robert nie będzie go bił, no. No. Ja w ogóle nawet nie kojarzę gościa, nie? Przemek? Tak? Mocno ci tam majtam przed nosem? Nie. No to zacznę. Naturalnie ci się zachowuje do niczego. Przy okazji jutro Robert albo tam w tygodniu tam wyślę na informację zakładkę wzory tam opisu firmy i to tylko z mojej strony tyle, to, a z taką potę tam co prawdziwie się tam. No dobra, fajnie. Ewentualnie tam wstawić jakieś tam zdjęcie przykładowo Przemka albo gdzieś tam z jakiegoś konwoju i tyle. Ale przyjebał w niego. Widziałem, jak nie po szyby przeleciał. Wyprzedzał, skręcił na niego i wyprzedził i się wyżył. Ale ja nic nie powiem. To po prostu stół śmiało. Tutaj dwa boty się zderzyły. One głupieją, bo się dużo w tyle. Chyba to nie jest normalne, że jak jeździmy w Amerykanie, tak jak dzisiaj jechaliśmy, ja stałem na drodze, to mnie kilka botów uderzyło. Mamy to jakby siebie w grze nie widziały. To jest tak zwana poprawiona inteligencja. No tu wariują z przodu tak, że razem z krajnem, bo tu lewa, prawa robią. Ale coś musieli faktycznie, słuchajcie, stwierdzić po tej aktualizacji.
nie tej ostatniej, tylko jeszcze wcześniejszej. Naprawdę te chodzi zaczynają być strasznie. Ja mówię, no nie prawo jeździ. A zjazdem prawo? To jest prawo. Używam robię, nie wiem, co tam się dzieje. O, tam co było? Się stało? Ola Boga, uwaga, ty. Paweł, źle pojechałeś chyba, wiesz? Paweł źle pojechał, prezes nie, plus Ola Boga. Z warzywami? Z warzywami? Wegańska szpitek? Dobra, już się wczytuję, ja pierdolę. Paweł, tutaj każe zawracać, nie? Nie, ja mam tam na następnym będziemy w prawo znowu ślimakiem. No ja mam ślimakiem na lewo. Jak mi się jedzie teraz? No jak się ruszą, to jedź. Ja tutaj blokuję tego. No ja też tak tu miałem. No. Nawigację też wszyscy muszą mieć jednakowo. No widzicie, co się stało. Zjedź w prawo. Jedź prosto. Trzymaj się prawej strony. Ale w nawigacji nic nie było mieszane, no chyba, że coś tam... Paweł poprzestawił. Nie, no słuchaj, jak masz najlepszą, a ktoś ma najkrótszą, albo... A, ten, chyba, że tak. No, o tym tylko mówię. No chyba, że tak. No, to na jakich wyjeździcie? To nie mówi wytwarty. Ja mam na najlepszą. Ja mam najlepszą. A Paweł pojechał gdzieś. Trzymaj się lewej strony. Paweł ma na, chyba ustawioną na najtrudniej. Weźmy na tym ślimaku, tam się zawróćcie tutaj już, no ale tutaj pojedziemy pomału. Jadę 30 na godzinę. Trzymaj się lewej strony. Zaraz dobiję. Tak, zaraz będziemy. Dobra, to w ogóle trzeba będzie stanąć, bo prezes daleko, daleko. O, prezes się wywrócił. Musiał się podnieść. Dobra, zanim się tu... Ja bym poszukał jakiegoś miejsca. Dobra, tutaj pod tym wiaduktem zjedziemy, poczekamy, co zjedziemy. Wegański kurko pewnie wróci. A łatę do kebaba jest. Żebyśmy się wszyscy zmieścili. Dobra, ja staję. Dobra, to ja idę, skorzystam, dyma puszczę. Idź. Paweł poprawi nawigację.
Maro ma sesję z promocem, a jeździ na postawce. Jeszcze raz, bo nie posłyszałem? Nie, mówię, że Maro, tego co masz znajomych, jeździ na... ma napisane na sesji 18 plus promos 260, a jeździ bez modów na podstawce. No zdarza się, no co tam. No z nim to nie za bardzo ktoś tam pogra, bo on ma zrósł mapą, wiesz, ten promoc. A ty w ogóle z nim jeździłeś chociaż raz? Raz z nim jechałem, ale na podstawce. Czy dwa razy? Obojętnie. Jaką zrobisz? Dziękuję. A później mi z tą rozmapą trochę pomógł, bo się trochę zamotałem, kurde, i ten... Brakowało mi tam coś. Coś popisaliśmy trochę, ale kurde, nie grałem z nim, bo ja kurczę miałem... Bo on tylko miał mapę... I ten... Promocja i rus mapy, a ja jeszcze miałem tych kupę modów, nie chciałem się tego odinstalowywać. Kurwa jego mać, no zobacz co się stało. Co się stało? No nawet ja widziałem, że popchali prezesa, no, boty. I widzę, mi się też oberwało. I co, bot znowu jakiś? Pierdolno we mnie, ty tutaj wyskoczyłem, kuźwa, w krzaki. Pawle, jak tam będzie gdzieś stacja po drodze. Cofaj, cofaj. Jak dasz radę. Już nie mam gdzie cofnąć. To podjeżdżamy do przodu. Weź tam podjeżdż do przodu, no. Kuba, podjedźcie do przodu. Paweł. Możemy jechać? No chyba możemy, nie? No nie wiem, nie ma hasła. Jedź ta, jedź ta. Dobra. Wiś to wioło. No to dawaj tego kucyka batem. No już się dobrze wiele. Wiecie, że te boty są zwariowane teraz. Dziękuję. Ta aktualizacja to popierdzieliła. Uwaga, lekko w prawo będzie. Tak, tutaj z jazdem i na ślimaka. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Jedź prosto. Trzymaj się prawej strony. Trzymaj się lewej strony.
zauważył. Patrz. I tutaj zjazdem w prawo. Przepnij się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Marek Kuropatwa, Eurotraka. Takie aktywne, które ostatnio 2 miesiące temu. Nie wiadomo, wiesz, to jest zawodowy kierowca, kurde. Ogra na swoim koncie, czy na Julce? Na swoim chyba, bo teraz siedzę. Może swoje założył. On od Amerykana tylko wcześniej miał, tak? No, to tak. Ale to jest co chce kupić. Zagraliśmy raz czy dwa razy, jako Julka grał. Czy będzie widzio, to może wpadnie. Teraz nie padnie, bo tu nie ma tego. Nie ma miejsca już. Jest. Jedno. A może. Za chwilę na lewy. To już jeden. Trzymaj się lewej strony. Nie, tu jest stacja, bo ktoś potrzebował, nie? Tak, ja mówię, jestem. Trzymaj się lewej strony.
ale tam mieliśmy... Nieważne, znajdę nową trasę. Kuba, tam cię nie zatankuje. Nie, nie, ja nie tankuję. Ja mam jeszcze ćwiartkę zbiornika. Nawet więcej. A trzeba pamiętać, że to 1500 zbiornik, także... Jakaś dyskoteka za mną stoi, kurde. Dobra, to co, możemy jechać? Jedź. Tak, tak, już możemy ewentualnie, chyba że ktoś jeszcze opóźni się tam. To jedź za Pawłem. Na trasie się tam przejdziecie, markowo. Gdyby i tak za bardzo raz się będzie robić. No tak, wyjeżdżacie, bo to do mnie. Tak, i w miarę możliwości później szukać lewego pasa, bo później ten my lewy. Będą, będą. Chwila, moment. Jedźcie, wszystko jest ok. Ja na drodze. A, ja tu widzę wszystko, co jest na mapie. No, jest ok. Trzymaj się lewej strony, a następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto. Nie, 96 tysięcy, no. No.
Trzymaj się lewej strony, a następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto. No jak, Andrzeju, wracasz do firmy, czy będziesz komercyjnie jeździć? Nie, no tam to komercyjnie. Aha, dobra. Dlatego, że wiesz, teraz tak różnie z tym czasem, na razie to trzeba. Trzymaj się lewej strony, a następnie... Tutaj lewym palcem na masę. Jedź prosto. Kurde i wjecha. Nie moja wina, no pierdolił mi się pociak tutaj. No mi tak samo. Chciałem hamować. Tu tylko chwilkę miejsca zostawisz, już są w środku. Wszyscy po bokach uciekają. Nie będę mówił, po kim ten kurwa został, ten taki kurwa, Kinder się pokaza. To chyba nie po mnie. Taka kupa na środku. Musiałem awaryjnym spierdzielać. No. Ale ja tak jadę za Przemkiem i nagle tak, najpierw ciebie prezes widzę na prawo, później Przemek na lewo, a przede mną stoi, nie? Przemek już nic nie mówił, tylko notuje. Mnie już serce rozbolało ze strachu. Mnie już oczy bada, że widzę, co tu się dzieje. No, jesteśmy już w domach. Znaczy nie, no nie w domach. Prawie w mecie. Przejdzie się do kilometrów. Tak, no. Tak, tylko żeby skręcić w prawo, nie jechać na parę. W prawo. Ja jeszcze mam 3 razy tyle.
zatrzymaj się prawej jedzie. Strony, a następnie zjedź w prawo. Ale... No to Paweł, proszę robić ci. No, dziękuję. A ty, prezes, co, do domu nie chcesz wrócić do Szczecina jeszcze dzisiaj? Nie. Inną drogą? Nie. Stopa weźmie. Ja tu, jak dojedziemy, jestem u cioci na imieniny. O 10:00 po co? Chyba, że flaszkę donieść, kur. No, będzie wleczone, no. Zająć, ściągnąć ich do patronu, to przyjmować wszystko. A jak tam wszystko boi się? Tak, wiesz, jak się ożywiła na kurczę, to się ożywiła teraz na to. Głup tam, babcia. No dobrze. Trzymaj się lewej strony. Kota dzisiaj kot takiego liścia porządnego dostał, że się wyłożył na plecy. Też ty mamy pojechał zaś. Jedźcie tam, ja tam sobie obiadę. No to mu panie nas taką maminkę znowu ciśnie. Ma kot bliżej. To chciałem powiedzieć, wiesz, kot się wyłożył na plery, łapami do góry, kurde, i się nie ruszał przez to. Pan ci Robert, z tym mikrofonem musisz tam znowu chyba w tym Windowsie coś podkręcić. Trzymaj się prawej strony, a następnie... Byś musiał tam zobaczyć, czy ci znowu czasem nie wyciszyło. To tak zrobię. Ale jak usłyszę całkiem dobrze. Ja ci powiem, że normalnie na samym początku to idealnie go miałem, a teraz nie wiem, co się skrzaczyło. Ale Robert już tak miał, że mu Windowsa wyciszyło. Trzymaj się lewej strony, a tak, ja wiem, ale od tamtego momentu jest okej. No ja go naprawdę dałem mu na Discordzie 200 i słabo go słyszę. O kurde. Prezes już ciszej mówi zmęczony, kurde, daj spokój chłopu. Skręć w lewo. No może być, uuu, prezes. No. Dobrze, że oczy tam wknęły. Może myśli o imieninach. Nie, o mikrofonie. Ty gada. Sobotę. Z imieninami, o mikrofonie. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Że do mnie złoś zaraz o ten mikrofon, no kurde, po prostu chcę ci pomóc. O nie, spoko, jest wszystko w porządku, kurczę, która to jest godzina? Ciebie słychać. Jutro wejdę na Pragbuka, patrzę zwolniony. 20:09. Zwolniony, karny kurczas jeszcze. Tak, jeszcze napisane, za mikrofon. Tak, wilczy bilet, no. Patrz. Skręć w prawo. No na ostatni gruchówę jedli, do kibla goni. Chłopie, jakby tak było naprawdę, to ciężarówki na chodzie poodpalane by stały, na środku, pootwierane. A wszyscy z wielkimi oczami ognia na stację. Dotarłeś na miejsce. Chuj tam z tym, że mam towaru za 200 tysięcy. Razem. A co by było, Kuba, jakby w restauracji albo w pubie był tylko jeden kibel? O jest. Muszę tą przyczepę przemalować, bo tu widzę jakieś nowe te weszły grafiki. Nie, dlaczego? Tak, całkiem fajnie to wygląda, powiem ci. Widzę, całkiem nieźle.
No dobra pany, no fajnie było, kurczę. Nie wiem, czy jeszcze jakieś zdjęcie robicie tutaj, czy... Słuchajcie, tak raz na tydzień w sobotę czy w niedzielę to się można, bo to wiesz, w tygodniu różnie, nie? Ale tutaj można jakoś wygospodarować, myślę. Na wieczór. No ja mówię, ja idę się raz psem zająć, muszę go tutaj kurwa porządku. Ale ja nie mówię o dzisiaj, tylko w ogóle tak z raz na tydzień, nie? Nie, no ja też mówiłem to już dzisiaj właśnie, może sobie coś tam zawsze jakąś tam, nie wiem, weekend, sobotę czy tam niedzielę, żeby zrobić sobie coś. No, można. O wiadomo. Nawet trzeba. W takich normalnych dniach, kiedy się pracuje, to jest różnie, nie? Wiecie, ja pracuję różnie, no to... No tak. Będę to będę. Dobrze idzie, Przemek, to ja na prosto. Oj, po lampę. Biorę mi lusterkiem wglądać, co zrobię. Czekaj, jak podjedziesz bliżej, to ci papierosem jeszcze wypalę. Nie, no fajnie całkiem to wygląda. Tę przemuś fotę pamiątkową i też spadam. Rupta! U mnie się już miejsce na dysku kończy od tych zdjęć. To stare wywalaj tam, gdzie nas nie ma. Dobra. No dobra pany, to dzięki za... Prezes, a ty to na polerkę jedź tego lakieru, bo jakiś wyblaknięty jesteś. Nie no ludzie, jak nie mikrofon to lakier. Przestań marudzić. Jakbyś zapomniał numeru farby, to ja ci mogę podać, już umie na pamięć. Już ten DAF stał, słuchaj, nieużywany, ohoho, to go wypaliło słońce, kurczę, nie? To do garażu chowaj, kurde. A nie w krzakach, pod krzakiem, pod jabłonią trzymasz. No właśnie, zobacz, na dworzu go trzymał, daj, że spokój. Panie prezesie, przy wypłacie chciałbym jeszcze tylko się upomnieć o te 34 tysiące euro za malowanie ciężarówki. Halo, panie. To gołębiem pocztowym ci wyślę. Fakturę przez tego AliExpress wyślij. Cześć, co ja miałem zrobić? A, dobra. Na konto, podam numer. 120. Co ja miałem zrobić? A, zwolnij. Dobra, panowie, to ja wam bardzo serdecznie dziękuję za wspólną jazdę, za miłego live'a. No, dzięki. Ja też wszystkim dziękuję. Cześć, kolego Andrzeju. Nie denerwuj się, Andrzeju, mogłeś jechać z nami jeszcze raz. Ale kurde, ty, patrz, jest Andrzej. Andrzej, kiedy ja tam z tym swoim furą mogę podjechać, żebyś mi go tam przemalował?